bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej analizie rynków tym specjalnym właściwie wydaniu analizy rynków specjalnym, bo po wyborczym, po nocy wyborczej w stanach Zjednoczonych, więc będzie to odcinek, który różnić się będzie nieco od tego, do czego pozwoliłem sobie przyzwyczaić Was na przestrzeni ostatnich lat. Czym to się będzie różniło, to powiem wam za chwileczkę. Natomiast najpierw to wy dajcie mi proszę znać w komentarzu po pierwsze. Jak oceniacie jakość dźwięku? Czy Waszym zdaniem w końcu udało mi się uporać z problemami dźwiękowymi, z którymi zmagałem się na przestrzeni ostatnich bodajże dwóch tygodni? A więc czy po prostu jesteście ukontentowani tym, jak teraz brzmie? A po drugie, co właściwie dla mnie ciekawsze i ważniejsze, to dajcie proszę znać. Ilu z Was posłuchało moich rad, wzięło sobie dzisiaj dzień wolny w pracy i zarwało nockę, aby przeżyć te wybory na żywo, tak jak Pan Bóg przykazał? Jestem bardzo, bardzo ciekaw, ilu z Was e, tak naprawdę tej nocy nie przespało? Więc podzielcie się tą informacją w komentarzu. No, a trzeba przyznać, że noc była bardzo, bardzo interesująca, więc warto sobie ją podsumować. No, i właśnie to będzie motywem przewodnim tego dzisiejszego naszego spotkania. Więc różnica pomiędzy takim tradycyjnym odcinkiem, a tym dzisiejszym, będzie taka, że nie będziemy. Analizowali projektów, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Za chwileczkę Wam wyjaśnię, dlaczego nie zrobimy tego dzisiaj. Natomiast na początku od razu uspokoję Was, że chcę wam to oczywiście wynagrodzić. To nie będzie tak, że po prostu coś odpuszczamy i nie dajemy nic więcej. Jak najbardziej te projekty zostaną przeanalizowane. Nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno chcę je przeanalizować w piątek, w związku z czym piątkowy materiał będzie najpewniej nieco. Dłuższy, w wyniku czego nie przeanalizujemy tylko bitcoina Ethereum i tirumi, 10 rynków zaproponowanych przez was, ale przeanalizujemy bitcoina Ethereum i tirumi, nie wiem, 12, 14, a może nawet 20 rynków zaproponowanych przez was w komentarzach pod ubiegłotygodniowym materiałem. Natomiast dlaczego nie dzisiaj? Ano, dlatego, że w dalszym ciągu nie wiemy jeszcze, kto na 100% te wybory w Stanach Zjednoczonych wygrał. Co za tym idzie? Reakcja rynku, którą ustaliliśmy w nocy. Nie jest jeszcze trwała. Nie wiadomo, co wydarzy się tak naprawdę na przestrzeni kilku kolejnych godzin, być może dwóch dni. W związku z czym uważam, że wyznaczanie jakichś kluczowych stref na notowaniach altcoinów, dzisiaj, kiedy jeszcze ta euforia trochę na rynku nie przygasła, nie ma za bardzo większego sensu. Porozmawiamy sobie na ten temat w piątek, kiedy już sytuacja nieco się tak naprawdę na rynkach finansowych unormuje, uspokoi, wszystkie te emocje opadną, a dziś. Dziś podsumujmy sobie, tak naprawdę, to, co wydarzyło się na przestrzeni nie tylko ostatnich godzin, ale co wydarzyło się właściwie na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Zbudujmy sobie pewien kontekst historyczny, no i zastanówmy się, co może wydarzyć się na przestrzeni strzele, nawet kolejnych 14 miesięcy, bo myślę, że to jest realny zasięg do prognozowania czegokolwiek, jeśli chodzi o rynek kryptowalut. No ale, nim zaczniemy, to oczywiście. Przypomnę, że ja nazywam się Regiusz i zapraszam w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli Ariten, które w ostatnim czasie przeszło pewnego rodzaju aktualizację swojego kantoru online i jest teraz jeszcze bardziej przystępne dla użytkowników chcących kupować czy też sprzedawać czołowe kryptowaluty właśnie przez internet. Ja tylko przypominam, że w opisie pod tym materiałem znajdziecie kody rabatowe, dzięki którym będziecie mogli kupować czy też sprzedawać swoje koiny jeszcze taniej, a my tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy już do wykresów. No i spójrzcie sobie na to, co wydarzyło się w ostatnim czasie na notowaniach Bitcoina. To jest interwał pięciominutowy, więc relatywnie niska rama czasowa, raczej na takie nie schodzimy. Natomiast jeżeli chcemy podsumować sobie to, co działo się w nocy, no to musimy zejść na niższy time frame. No i tu zauważymy bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie zauważymy, że Bitcoin wzrastał. No i dlaczego to jest ciekawe? Jest to ciekawe dlatego, że był to ruch właściwie jednokierunkowy. No i moglibyśmy sobie tą minioną noc przyrównać do wyborów prezydenckich z roku 2016. A dlaczego 16, a nie na przykład 20? No bo ta noc nie była aż tak bardzo podobna do wyborów z roku 2020. Była natomiast bardzo podobna do wyborów. Ej, przepraszam. Nie była aż tak różna od wyborów z 2020, ale była różna od wyborów z 2016, choć są pewne elementy wspólne. Tymi elementami wspólnymi jest między m.in. kandydat Donald Trump. W 2016 wygrał wybory prezydenckie. W 2024 najpewniej też te wybory. Wygra. Oczywiście, tak jak mówię, to jeszcze jest, nie jest przesądzone, ale do tego sobie za chwileczkę dojdziemy. Natomiast kolejna cecha wspólna. W roku 2016 Donald Trump mierzył się z kobietą. Wtedy była to Hillary Clinton. W roku 2024 mierzył się z kobietą. Tym razem była to Kamala Harris. Natomiast jakie są różnice? Różnice są takie, że w roku 2016 Donald Trump nie był murowanym faworytem. W tym też nie był murowanym faworytem, ale jakby nie patrzeć, na przestrzeni ostatnich tygodni czy nawet miesięcy większość ekspertów wskazywała, że Donald Trump te wybory wygra. Zaraz wam to dokładnie udowodnię. Natomiast w 2016 może nie było jakiejś drastycznej przewagi, ale jednak nieco więcej osób optowało za tym, że Hillary Clinton te wybory wygra. Zresztą świadczyć może między innymi o tym fakt, że grono tych ekspertów wskazujących na Hillary Clinton było tak duże, że podczas nocy wyborczej. Zdożyłem przygotować artykuł biograficzny na temat Hillary Clinton, tylko po to, żeby rano opublikować ten artykuł z tytułem Kim jest przegrana wyborów prezydenckich, a Zams był taki, że to będzie artykuł, kim jest nowy prezydent Stanów czy pani prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyszło. I teraz, jak te wybory w 2016 roku wyglądały? Wyglądały tak. Że w chwili, w której zamknięte zostały ostatnie lokale wyborcze i zaczęliśmy poznawać te cząstkowe, spływające wyniki wyborów po przeliczeniu jakiegoś procentu głosów, to one w pierwszej chwili wskazywały, że Hillary Clinton te wybory wygra. Między innymi w reakcji właśnie na tego typu doniesienia, złoto w tamtym okresie bardzo dobrze sobie radziło, bardzo ładnie wzrastało. Natomiast tak, między godziną drugą a trzecią czasu polskiego, ta szala zwycięstwa zaczęła przechylać się wówczas ze strony Hillary Clinton na korzyść Donalda Trumpa. W efekcie czego złoto zawróciło, zaczęło spadać, właściwie to zanegowało cały wcześniejszy wzrost, i potem spadało jeszcze przez kilkanaście kolejnych tygodni. Tym razem natomiast Donald Trump od samego początku był stawiany w roli faworyta. W chwili, w której pojawiły się pierwsze sondażowe wyniki wyborów, Donald Trump prowadził i tego prowadzenia nie oddał aż do samego końca nawet właściwie na jedną minutę były takie momenty kiedy ta jego przewaga była bardzo duża, czasem była mniejsza, ale co do zasady cały czas on prowadził. W efekcie czego aktywa ryzykowne takie jak m.in. rynek kryptowalut, Bitcoin, ale także altcoiny bardzo, bardzo dobrze sobie radziły. Zresztą widać to bardzo ładnie na wykresie. Możemy sobie zerknąć nawet na Yy, zmienność w trakcie. No, nie mamy zmienności nocnej, trochę tego brakuje, że nie mamy zmienności na przykład z perspektywy 12 ostatnich godzin. Mamy 24 ostatnie godziny: Uniswap 28%, Dogecoin 24%, SUI 20%. To, że Dogecoin wzrasta o 24%, no to chyba nikogo za bardzo nie dziwi, jeżeli mówimy o możliwej wygranej Donalda Trumpa, który przecież był gigantycznie wspierany przez Elona Muska, który to kojarzony jest bezpośrednio z Dogecoinem, jako jego gigantyczny entuzjasta, zwolennik itd., 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 Więc wzrost Dogecoina to właściwie jest bardzo, bardzo zrozumiała kwestia na fali euforii, na fali optymizmu związanego z potencjalną wygraną Donalda Trumpa, wzrasta Dogecoin, no ale tak jak widać, nie rośnie tylko Dogecoin, tylko tu mamy cały szereg altcoinów wzrastających o kilkanaście, niekiedy kilkadziesiąt procent, w efekcie czego kapitalizacja rynkowa całego rynku wirtualnych aktywów wzrosła bardzo wyraźnie, bo mówimy tutaj tak naprawdę no, o gigantycznym wzroście w ciągu zaledwie kilku e, godzin, no i teraz to jest wzrost tylko... Altcoinów z wyłączeniem Bitcoina, a no ale przecież z Bitcoinem to też bardzo, bardzo ładnie sobie radzi, i mamy bardzo fajne wzrosty. Natomiast mówiłem wam przed chwilą o tym, że przecież rynek wyceniał taki scenariusz już od kilku ładnych tygodni. No i wystarczy, że zerkniemy sobie na notowania pary USDP-len na przykład. I tam zaobserwujecie, tu już trzeba przejść na interwał dzienny. Że dolar w relacji do polskiego złotego osiągnął dołek dokładnie 25 września. Wtedy w pewnym momencie za jednego dolara zapłacić trzeba było poniżej 3,80 zł. Dzisiaj w piku ten sam dolar kosztował już blisko 4 zł groszy. I teraz ten wzrost, który obserwowany był już od końca września, to był wzrost w dużej mierze napędzany właśnie oczekiwaniami związanymi z, tymi, z tym, że Donald Trump te wybory prezydenckie wygra. Zresztą bardzo podobnie wyglądał sam Bitcoin, który również Dołek zaliczył no, jeszcze wcześniej, bo w pierwszej połowie września, a nie w drugiej połowie września. No i tu sobie całkiem, całkiem dobrze radził właśnie na fali tego optymizmu, że Donald Trump te wybory wygra. No i jak to wygląda na ten moment? Na ten moment sytuacja wygląda. Także nie wygląda za bardzo precyzyjnie, a problem cały polega na tym, że te wybory czy te wyniki sondażowe, które my w tym momencie widzimy, to nie, one nie są w żaden sposób oficjalne. To są wyniki medialne. Różne media różnie to podają, w efekcie czego nie ma takich ujednoliconych wyników. Te poznamy dopiero za jakiś czas. No i w zależności od tego, na którą stronę sobie wejdziemy, tak te wyniki będą prezentowane. No i tak one były prezentowane przez właściwie całą noc. A rozbieżności momentami były znikome, momentami były bardzo, bardzo duże. Jeżeli chodzi o stację CNN, ona podaje, że Kamala Harris może liczyć na 109 aktualnie, bo to jeszcze nie są przeliczone wszystkie głosy. One dalej są oczywiście liczone, ale według aktualnych danych, więc wam tylko opowiem, którą mamy godzinę, godzina jest 9.13 dokładnie, kiedy ja ten materiał nagrywam, więc Kamala Harris może liczyć na 195 głosów elektorskich, Donald Trump na 266. Według Sky News mamy 219 głosów dla Kamali Harris i 266 dla Donalda Trumpa, a według AP News, czyli serwisu na podstawie którego dane pokazuje na przykład wyszukiwarka Google, mamy 224 głosy dla Kamali Harris i 267 dla Donalda Trumpa. Dla przypomnienia, powiem tylko, że zwycięzca potrzebuje 270 głosów. Więc według tego, co teraz widzicie na wykresie, Donaldowi Trumpowi brakują tylko trzy głosy elektorskie do tego, aby oczywiście te wybory wygrać. Natomiast kiedy my poznamy tak naprawdę zwycięzcę, tak oficjalnie, kiedy poznamy. Zwycięzcę. No więc już Wam mówię dokładnie, bo przygotowałem sobie małą ściągawkę. Do 11 grudnia władze Stanów Zjednoczonych muszą wskazać zestaw elektorów, który będzie ich reprezentował w głosowaniu kolegium elektorów. Więc do 11 powinniśmy to poznać. Oczywiście. Najpewniej jeśli się nic nie zmieni, to poznamy to w perspektywie kilku najbliższych godzin, chyba że powtórzy się sytuacja na przykład z roku 2020, kiedy na te wyniki musieliśmy poczekać kilka dni. Natomiast póki co to liczenie idzie naprawdę bardzo, bardzo sprawnie i można szacować, że w perspektywie kilku godzin powinniśmy już wiedzieć znacznie, znacznie więcej. Natomiast samo kolegium elektorów, które zdecyduje o zwycięzcy, ono zbierze się dopiero 17 grudnia, więc za ponad miesiąc. A to tak jeszcze nie kończy kwestii wyborów, bo kolegium elektorów zbiera się 17 grudnia, ale dopiero 6 stycznia odbędzie się sesja Kongresu Stanów Zjednoczonych, podczas której zliczone zostaną te głosy elektorów, które ci oddadzą tego 17 grudnia. Więc oni 17 grudnia zagłosują, 6 stycznia poznamy wyniki ale nowy prezydent zaprzyciężony zostanie dopiero 20 stycznia i wtedy dobiegnie końca kadencja Joe Bidena, no i rozpocznie się kadencja najpewniej Donalda Trumpa, chyba, że nagle będzie mieli tutaj jakiś fikołek i wygra jednak Kamala Harris. Więc tu jeszcze naprawdę... Teoretycznie niewiele, ale jednak wiele może się wydarzyć. Mówię teoretycznie niewiele, no bo Donald Trump jest właściwie o krok od yy, wygranej i powrotu po czterech latach przerwy do Białego, yy, do białego Domu. Natomiast no, nic nie jest jeszcze tak oficjalnie przypieczętowane, yy, potwierdzone. Więc trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że tu różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Póki co rynki finansowe stawiają, że Donald Trump te wybory wygra. No i teraz pytanie. Jak zareagować może rynek? No więc przeanalizujmy sobie to, jak zareagować może rynek, jak zachowuje się Bitcoin, a jak zachowują się altcoiny, na przykład jak zachowuje się Ethereum, bo jakby nie patrzeć, Bitcoin i Ethereum dwa aktywa, dwie kryptowaluty niegdyś postrzegane za silnie, dodatnio skorelowane ze sobą. Dzisiaj tej korelacji aż tak znacznej nie ma i pokażę wam to na realnym przykładzie, że w mojej ocenie tej korelacji tak silnej nie ma już nie od kilku tygodni, jej nie ma już od kilku lat. No ale po kolei. Zacznijmy od samego Bitcoina. Co się wydarzyło na Bitcoinie i do czego jesteśmy w stanie tak naprawdę przyrównać sobie Bitcoin, no bo Bitcoin to jest aktywo, które jest niezwykle powtarzalne przynajmniej na przestrzeni kilkunastu lat, było bardzo bardzo powtarzalne, wielokrotnie mogliśmy zaobserwować pewne sekwencje które występują w miarę regularnie, między innymi chociażby ta korekta, którą tu mieliśmy w formie kanału spadkowego, ja ją na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech miesięcy przyrównywałem do konsolidacji z roku 2022, tam wskazywałem że tu było odbicie w pierwszej połowie września tu było odbicie w pierwszej połowie września, tu było odbicie w wybicie w drugiej połowie października tu było wybicie w drugiej połowie października, więc było dużo tych rzeczy wspólnych, nie będę teraz się do tego odnosił, no bo tyle razy o tym mówiłem, że pewnie już doskonale znacie to znacie to na pamięć. Natomiast do czego chciałbym się odnieść? Chciałbym się odnieść do przeszłości, do historii, do tego jak Bitcoin reagował na wyniki wyborów prezydenckich, no bo eksperci wprost wskazywali, że jeżeli wygra Donald Trump to on będzie bardzo dobrym kandydatem w kontekście takiej nagłej, natychmiastowej, wręcz Pozytywnej, wzrostowej reakcji Bitcoina. No jakby nie patrzeć, Donald Trump e, dość e, pozytywnie wypowiadał się na temat samego rynku kryptowalut. Do tego był wspierany przez Elona Maska, który jest entuzjastą rynku kryptowalut, i do Coina i tak dalej. Więc jakby nie patrzeć, Donald Trump był tutaj ok dla tego rynku. Natomiast czy Kamala Harris była w takim razie nie ok? No nie, nie było takich głosów, nie było takiej debaty w ogóle w mediach, nie było takiej debaty w przestrzeni. Eksperckiej, że Donald Trump, jak wygra, to rynek kryptowalut wzrośnie, a Kamala Harris, jak wygra, to Bitcoin się załamie, rozpocznie się kolejna kryptowalutowa zima. Nie było takich dyskusji, w związku z czym wielu ekspertów, większość zdecydowanych ekspertów, uważała, że rzeczywiście Donald Trump może być tym nieco lepszym wyborem, przynajmniej na taką natychmiastową reakcję. Natomiast Kamala Harris nie jest złym wyborem. Ona może być nieco mniej dobrym wyborem, ale dalej to jest wybór, ok, dalej to nie powinno wpływać negatywnie na rynek kryptowalut. A ja posunę się dalej, krok dalej, wyjdę z taką tezą, że jeżeli teraz już nie mamy takich debat na temat tego, że to jest dobry kandydat, a to jest zły kandydat, to stawiam, że przy okazji kolejnych wyborów tym bardziej tego typu dyskusji mieć nie będziemy, bo każdy kandydat będzie dobrym kandydatem. Z czego to wnioskuje? Wnioskuje to po tym, że rynek kryptowalut dojrzewa. Pomijając już kwestię nawet tego, że pojawiają się jakieś pierwsze regulacje, że już mamy przecież ETF y na Bitcoina, na Ethereum, w związku z czym to jest po prostu porządnie, poważnie traktowana klasa aktywów. Klasa aktywów, no, która tak naprawdę już bardzo mocno zaangażowała i kapitał instytucjonalny i indywidualny. No i teraz grupa osób, które inwestują na tym rynku, jest tak duża, że żaden z kandydatów nie za bardzo może pozwolić sobie na to, aby publicznie, negatywnie, skrajnie negatywnie wypowiadać się na temat rynku kryptowalut, zagrażając jego zbanowaniem, bo grupa wyborcza związana z tą klasą aktywów może być na tyle silna, że teoretycznie, jeżeli ta adopcja będzie postępować i rozwój branży, technologii itd., to tak naprawdę to może być grupa wyborcza, która będzie decydowała o tym, kto finalnie te wyniki, te wybory wygra. Te czy przyszłe, oczywiście mówię w kontekście wyborów za kolejne 4, 8, 12 i tak dalej lat. Więc jeżeli teraz nie było takich dyskusji, to stawiam, że za 4, za 8, za 12, 16 lat, tym bardziej tego typu dyskusji mieć nie będziemy. Więc to myślę, że mamy odhaczone. No i teraz idźmy dalej. Jak rynek reagował w przeszłości? No mówimy o wygranej Donalda Trumpa. Nie jest przesądzona, no ale okej. Okay. Ale mówimy, że wygrana Kamala Harris też nie byłaby zła. A w kontekście historycznym to się potwierdza, bo nie ma znaczenia, kto wybory wygrywa. Bitcoin i tak wzrasta. Więc mieliśmy wybory w 2016 roku, kiedy Donald Trump wygrał. Co zrobił Bitcoin? Wzrastał przez kolejny rok. Mieliśmy wybory w roku 2020, kiedy Donald Trump przegrał i Bitcoin wzrastał przez kolejny rok. Mieliśmy wybory w 2012, kiedy Donald Trumpa nie było w tych wyborach. Wygrał je Barack Obama. Co zrobił Bitcoin? Wzrastał. Jak długo wzrastał? Przez kolejny rok. Więc Bitcoin doświadczył trzech wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i póki co ma stuprocentową frekwencję, że wzrasta przez rok po wyborach. No ale nie można tego tak zerojedynkowo wziąć, wrzucić na tapet i powiedzieć: ok wzrastał w 13, wzrastał w 17, wzrastał w 21, więc 25 to będzie paraboliczna hossa. Z jednej strony można by powiedzieć, że tak. Ale z drugiej strony, jak przeanalizujemy sobie może niekoniecznie rok 2017, ale 13 i 21, to okaże się, że 25 może być super optymistyczny jak 17. Ale może nie być tak super optymistyczne jak 13 i 21. I teraz o co tutaj mi tak naprawdę chodzi? Zerknijcie sobie, proszę, tutaj na ten wykres. O, to widać, więc on się tutaj załaduje, czy się nie załaduje się? się załaduj się, proszę. O, mamy. Więc skrolujemy, skrolujemy, skrolujemy. No i mamy tak, mamy wybory prezydenckie rok 2020. No i co się wydarzyło? Bitcoin wzrastał i to wzrósł bardzo ładnie. No to będę poczekajcie, posłużę się e, moją ściągą numer dwa, którą sobie na dzisiaj e, przygotowałem, a mianowicie skala wzrostu. To też jest ciekawa rzecz, o której myślę, że możemy tutaj jeszcze podyskutować, więc zacznijmy od początku. Wybory w roku 2012 wygrywa Barack Obama i w ciągu kolejnego roku, czyli między listopadem 2012 a listopadem 2013, bitcoin wzrasta 12 miesięcy i bitcoin wzrasta, uwaga, 10 729%, 10 729 w rok. 4 lata później, wybory 2016 i bitcoin w ciągu kolejnego roku wzrasta o 2705%. Idziemy dalej kolejne 4 lata, no i mamy właśnie życzony rok 2020. Bitcoin w ciągu kolejnego roku, czyli do szczytów tak naprawdę z listopada 2021 roku wzrasta o 419%, czyli te wzrosty były coraz mniejsze. Czy to oznacza, że za chwilę będziemy mieli jakiś szczyt i już nie będzie tych wzrostów, albo czy one będą jedynie symboliczne? No pod względem procentowym to, że każdy kolejny raz wzrostowy jest mniejszy. To nieszczególnie powinno nas dziwić. Wynika to z pewnego rodzaju dojrzałości rynku i wielkości rynku. I teraz prosty przykład. Jeżeli mamy jakieś aktywo, którego wartość rynkowa, nie pojedyncza cena, tylko wartość rynkowa całości, czyli po prostu kapitalizacja rynkowa jakiegoś aktywa wynosi 1000 dolarów, to żeby cena tego aktywa, wartość wzrosła dwukrotnie, no to tak naprawdę potrzebujemy drugi 1000 dolarów. Jeśli mamy aktywo, którego kapitalizacja to milion dolarów, to żeby podwoić cenę potrzebujemy drugi milion dolarów. Jeśli mamy aktywo, które wyceniane jest rynkowo na 100 milionów dolarów, to żeby podwoić wartość, potrzebujemy kolejne 100 milionów dolarów. W związku z czym im coś jest więcej warte, tym więcej kapitału jest potrzebne żeby cena tego czegoś wzrosła. Więc to nie będzie takie proste, żeby Bitcoin wykręcił kolejny razy 10. Stawiam, że to się nie wydarzy w tym, w tym cyklu. Altcoiny, które są znacznie niżej skapitalizowane, mają większy potencjał do procentowego wzrostu. Bitcoin może wzrastać, ale nie nastawiamy się na to, że on w ciągu najbliższego roku wzrośnie o 1000%, bo najpewniej o tyle aż nie wzrośnie. Natomiast wróćmy sobie do tego porównania jeszcze. Co się wydarzyło w roku 2020? Pierwszym. Bitcoin rzeczywiście wzrósł między wyborami w 20 a końcówką a listopadem 21 o 419%. Natomiast w międzyczasie, tak zwanym pojawiła się korekta, i to taka całkiem spora, bo o blisko 56%, więc to jest spory ruch spadkowy. Patrząc na to, co się działo na przykład w roku 2017. Można by odnieść wrażenie, że, no, okej, okay, tu było w miarę gładko. Oczywiście pojawiały się jakieś korekty, ale, ale one nie były wcale jakoś szczególnie bolesne. Tylko tak ładnie sobie Bitcoin wzrastał. Natomiast rok 2013, czyli rok po wyborach z 2012, kiedy wygrał Barack Obama, bardzo fajne wzrosty tu. No i potężne załamanie w tym miejscu. Tak naprawdę, gdybyśmy sobie zmierzyli, to ono wynosiło 83% blisko. I oczywiście. Przed końcem tego 2013 roku Bitcoin jeszcze z nawiązką cały ten spadek odrobił i on tak jak tutaj był w kwietniu 2013 roku wyceniany na jakieś tam 250-260 dolarów, no to w listopadzie, z końcem listopada tego 2013 wyceniany był już na 1160 dolarów, więc więc tak, natomiast po co ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że jeżeli będziemy zero jedynkowo porównywali to, co się działo 4, 8 czy 12 lat temu, no to można mieć wrażenie, że Hossa potrwa do końca 2025 roku, o ile rynek nie załamie się teraz, z końcem tego roku. Do tego zaraz dojdziemy jeszcze. Natomiast nawet jeżeli tak się stanie, to to nie gwarantuje nam tego, że ten ruch będzie taki gładki, płynny, ładny wzrostowy, jak w 17, tylko może być taki trochę powiedzmy. Bolesny z turbulencjami, jak w roku 2013 czy 2021, więc o tym warto pamiętać. A dlaczego mówię o końcu roku? Mówię o końcu roku przede wszystkim dlatego, że bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często takie kluczowe trendy kończyły się na bitcoinie właśnie. Albo z końcem jednego roku, albo na początku kolejnego roku. Kiedy skończyła się Hossa w 13. No oczywiście na przełomie listopada i grudnia, właśnie 2013 roku. Dołek, styczeń 2015 roku, później pojawiły się oczywiście wzrosty, które trwały do kiedy. No do końca, prawie że do listopada, 20, grudnia, przepraszam, 2017 roku. Załamanie, kryptowalutowa zima, która potrwała sobie przez rok, do grudnia 2018 roku. Wtedy zapoczątkowane zostało kolejne odbicie, odbicie, które sobie trwało przez rok 2019, 2020, no i oczywiście 2021, aż do... Tak naprawdę listopada 21 roku. Wtedy zapoczątkowana została kolejna kryptowalutowa zima, która trwała przez, uwaga, kolejny rok aż do listopada 2022 roku. No, odbicie, no i mamy wzrosty w 2023 roku, w 2024 roku. No i jeżeli ta sekwencja miałaby się powtórzyć, no to teoretycznie przez większą część 2025 roku, więc tak naprawdę jest bardzo, bardzo wiele. Powodów do optymizmu. To jest oczywiście tylko jedno, bo nie można teraz prognozować, że OK, wybory za nami. To jeżeli w rok po wyborach Bitcoin zawsze rósł, to teraz też zawsze będzie rósł. No bo wybory to jest tylko jeden z wielu ele elementów, który wpływa na kształtowanie się trendów na globalnych rynkach finansowych. Kolejnym bardzo istotnym elementem w kontekście rynku kryptowalut będzie oczywiście polityka monetarna amerykańskiej rezerwy federalnej, która no, jeszcze w tym tygodniu podejmie decyzję dotyczącą. Prawdopodobnie kolejnej obniżki stopy funduszy federalnych. Wielu ekspertów szacuje, że po tym jak we wrześniu stopy procentowe zostały obniżone, w listopadzie też zostaną obniżone i w grudniu też zostaną obniżone, i bardzo prawdopodobne, że w przyszłym roku też wielokrotnie zostaną obniżone. A argumentem za takim luzowaniem polityki monetarnej jest m.in. ubiegłotygodniowy, piątkowy raport z rynku pracy, który okazał się no taki powiedzmy dość słaby, przynajmniej kwestia zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym bardzo wyraźnie rozczarowała, bo wynik chyba najgorsze od czterech lat, jeżeli dobrze pamiętam, więc naprawdę wyszło tam bardzo, bardzo e, słabo, więc ogólnie rzecz biorąc, mamy całkiem sporo optymizmu, jeśli chodzi o perspektywy dla Bitcoina na kolejne miesiące. Ja oczywiście od dawien, dawien, dawna byłem byczo nastawiony do Bitcoina, wielokrotnie wskazywałem, że w mojej ocenie Bitcoin z tego kanału wybije górą, to już się... Wydarzyło, stawiłem na wybicie nowego ATH już się wydarzyło, co prawda teraz już cofnęliśmy widzę, że Bitcoin kosztuje 73 tysiące dolarów, zobaczymy jak ta sytuacja będzie się rozwijać na przestrzeni kolejnych godzin, no bo tu cały czas spływają kolejne, kolejne wyniki 267 głosów elektorskich na ten moment ma Donald Trump, więc w dalszym ciągu jeszcze kilka mu brakuje, no ale to jeszcze nie są przeliczone wszystkie głosy, w dalszym ciągu te głosy są liczone, więc warto to będzie myślę, że na przestrzeni kolejnych godzin sobie śledzić, natomiast mówiłem, że powiem wam jeszcze o tej korelacji Ethereum i Bitcoina, czyli dwóch aktywów, które były kiedyś bardzo wyraźnie są dodatnio skorelowane, a teraz już aż tak bardzo dodatnio skorelowane ze sobą nie są, no więc yy, może okej, okay, zwróćmy jeszcze uwagę na tego Bitcoina, interwał tygodniowy i co my tutaj mamy, marcowe wierzchołki z tego roku przebijały wierzchołki poprzedniej chosy, czyli listopada 2021 no i teraz mamy wybicie jeszcze dzisiaj nowego ATH. A Ethereum też miało wierzchołki w marcu, tylko te wierzchołki z marca tego roku, one były dalekie w ogóle od wyrównania wierzchołków z listopada 2021 roku, o przekraczaniu ich to w ogóle nie ma mowy. Natomiast teraz my nie wybijamy tu nowego ATH, my jesteśmy daleko, daleko, daleko od nowego ATH, my jesteśmy daleko, daleko, daleko od marcowych wierzchołków. I ba, my nawet nie przekroczyliśmy tutaj żadnego istotnego progu oporu. Jedyne do czego przyczyniły się te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, to do zanegowania przedwczorajszego spadku, kiedy Ethereum podjęło próbę wybicia dołem z tego równoległego kanału spadkowego. Notabene wybicia, przed którym was trochę ostrzegałem. Natomiast dzisiejsza, dzisiejszy poranek i ta euforia. Która widoczna jest na szerokim rynku kryptowalut Przyczyniły się do tego, że Ethereum Rzeczywiście powróciło wewnątrz tego kanału Natomiast, żeby móc mówić tu O jakichkolwiek większych wzrostach O jakiejś zmianie nastawienia, tylko o większym optymizmie To tak jak mówiłem, to już pewnie X miesięcy temu, na pewno Kilka do kilkunastu tygodni Ethereum musiałoby wybić ponad granicę 2900 dolarów Dopóki to się nie wydarzy No to tak naprawdę powodów do tego, żeby otwierać szampana W przypadku ETH Ja tutaj osobiście nie dostrzegam, więc pytanie: Czy nasz jest stawiam, że to się wydarzy? Pytanie tylko kiedy. No, i tu pojawia się takie moje rozważanie na temat tego, czy być może te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych będą wystarczającym katalizatorem do tego. Żeby pobudzić szeroki rynek kryptowalut, ale nie w kontekście tego, że tylko Bitcoin będzie wzrastał, tylko że altcoiny również zaczną tego Bitcoina gonić, bo one radziły sobie na przestrzeni ostatniej miesięcy słabo. Może nie wszystkie, oczywiście, są projekty, które utrzymywały się jakoś na powierzchni, natomiast patrząc, tak powiedzmy globalnie, szeroko, holistycznie na rynek altcoinów, no to jednak, Analizowaliśmy bitcoina, który mieścił się wewnątrz równoległego kanału spadkowego, który od samego początku, przynajmniej z technicznego punktu widzenia, był formą korekty po wcześniejszych spadkach. I altcoiny, które wybijały tegoroczne minima, niektóre powybijały do poziomów z 22, z 21 albo z 2020 roku. No, i teraz potrzebna będzie jakaś doza całkiem spora optymizmu, żeby te altcoiny nagle odbiły i zaczęły wzrastać. Zaczęły wzrastać w sposób tak zdecydowany, żeby przewyższać wzrosty notowane na Bitcoin. Oczywiście procentowo. To nie ma, to nie jest jakoś szczególnie trudne, żeby przebić wzrosty na notowaniach Bitcoina, natomiast żeby gonić go w kontekście wybijania kolejnych oporów wyższych wierzchołków, no tu, tu jeszcze jest dużo do zrobienia. I być może te wybory, to jest ten punkt, w którym rzeczywiście zacznie się nie tyle taki topowy alt sezon, że altcoiny wzrastają, a bitcoin już się kończy. Na to bym nie stawiał. Natomiast być może cała klasa aktywów. Jako kryptowaluty będzie teraz radzić sobie nieco lepiej. Czy tak się stanie, to oczywiście. Podejrzewam, że najbliższe dni, tygodnie pokażą, dlatego też nie chcę jakoś szczególnie rozwodzić się dzisiaj na temat perspektyw dla poszczególnych altcoinów. Omówimy sobie to nieco bardziej dokładnie w miniony piątek, kiedy już te emocje związane z wyborami w Stanach opadną, kiedy mam nadzieję, że już będziemy wiedzieli, że rzeczywiście, czy ten Donald Trump to wygrywa. Zobaczymy, jak rynki do tego podejdą, bo to jest kolejna bardzo ciekawa kwestia. Jest takie gudowe powiedzenie: kupuj plotki, sprzedawaj fakty. No, i na samym początku tego dzisiejszego nagrania pokazałem Wam wykres dolara do polskiego złotego, pokazałem Wam wykres bitcoina i powiedziałem wtedy, że rynki finansowe już od kilku tygodni wyceniały możliwą wygraną Donalda Trumpa. Wzrastał bitcoin, wzrastał dolar. No i tu pojawia się pytanie: czy jeżeli ta wygrana Donalda Trumpa zostanie oficjalnie potwierdzona? To czy przypadkiem nie dojdzie do jakiejś sprzedaży faktów? Bo te wzrosty to było kupowanie plotek. Kupowanie plotki, jaką było to, że Donald Trump wybory wygra. Jak on jest rzeczywiście wygra, no to może dojść do sprzedaży faktów, czyli do realizacji zysków wynikających z kupowania plotek. I to nie musi oczywiście przerodzić się w jakąś kryptowalutową zimę i totalne załamanie, ale może przyczynić się. Do jakiejś korekty spadkowej. I nie mam tutaj na myśli korekty, która potrwa 3 godziny. Mam na myśli korekty, która może potrwać kilkanaście, a być może nawet kilkadziesiąt dni. Oczywiście, w horyzoncie kolejnych miesięcy czy kwartałów, to nie musi mieć jakiegoś negatywnego odzwierciedlenia, natomiast w takiej perspektywie krótkoterminowej rzeczywiście jakiś spadek mógłby się z tego tytułu pojawić. Czy tak będzie? Nie wiem, czas pokaże. Dlatego uważam, że znacznie, znacznie więcej na temat szerokiego rynku kryptowalut będziemy mogli powiedzieć sobie. W piątek, kiedy już tak naprawdę te emocje i nazwijmy to kurz powyborczy opadnie, sytuacja na rynkach się w miarę uspokoi, ustabilizuje i będziemy widzieli, jakie konkretnie są nastroje na różnych klasach aktywów, bo tak sobie tu nagrywam: gadu, gadu, gadu. No i widzę, że na warszawskim parkiecie też się całkiem ładnie zazieleniło. Nie do końca mnie to e, satysfakcjonuje, wolałbym reakcję odwrotną, ale. Nie ma to akurat takiego dużego znaczenia. Rynek kryptowalut póki co radzi sobie całkiem, całkiem dobrze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla was na dzisiaj, czym chciałem się z wami podzielić. Dajcie proszę znać w komentarzu, jakie są Wasze przemyślenia. Dajcie znać, czy stawialiście na Trumpa, czy stawialiście na, na Harris, czy. Jakie jest wasze podejście? Jakie są wasze przemyślenia na temat tego, co wydarzyło się minionej nocy i co wydarzyć może się na przestrzeni kolejnych miesięcy? A ja, tak jak mówię, postaram się w piątek przygotować znacznie dłuższy, obszerniejszy materiał, w którym przeanalizujemy nie 10, tylko znacznie, znacznie więcej. A być może, jeżeli nie będę miał jakiegoś mega napiętego grafiku i dam radę to czasowo wypełnić. To przygotuję materiał, w którym przeanalizujemy i 20 wykresów, tak żebyście też mieli te analizy, o które oczywiście prosiliście. Więc ja za dziś serdecznie dziękuję. Przypominam, że w opisie pod tym materiałem znajdziecie kody rabatowe na tańsze wymiany w ARITEN. No i cóż, dajcie znać oczywiście w komentarzu, jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. Ja za dziś serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.